W tym filmie przedstawię funkcjonalność monitoringu alarmowego Savestar. Monitoring alarmowy to podstawowa funkcja systemu. Służy do odbioru, wyświetlania i obsługi zdarzeń alarmowych. Głównym elementem tego modułu jest konsola operatorska. Posiada ona spójny i lekki interfejs, w którym obsługuje się wszystkie alarmy niezależnie od źródła ich pochodzenia. Najważniejszą zaletą tego modułu jest to, iż w jednym miejscu zgromadzone są wszystkie informacje o chronionym obiekcie oraz wszystkie dane dołączone do alarmu, np. pozycja GPS, obraz wideo, prealarm wideo. Istnieje też możliwość kierowania komunikatów głosowych oraz zdalnego sterowania urządzeniami na obiekcie. Ogromną przewagą Safestara jest działanie w przeglądarce internetowej, bez konieczności instalowania jakichkolwiek programów. Pozwala to na korzystanie z różnych systemów operacyjnych, praktycznie z każdego miejsca na świecie. System umożliwia jednoczesną pracę wielu użytkowników. W ramach konsoli monitoringu można świadczyć szeroki wachlarz usług, od podstawowego monitoringu alarmowego, poprzez odbieranie i obsługę zdarzeń z analityki wideo, a skończywszy na wideobchodach. Koszt używania systemu jest uzależniony od ilości monitorowanych obiektów i jest rozliczany jednostkowo. Na koniec miesiąca urządzenia i obiekty podpięte do systemu są zliczane, raportowane do klienta i odpowiednio rozliczane. Żeby zacząć korzystać z Safestara, wystarczy założyć darmowe konto na naszej stronie internetowej. Uzyskacie Państwo dostęp do darmowej wersji Safestara, ograniczonej jedynie ilością obsługiwanych obiektów lub urządzeń. Dla monitoringu alarmowego będzie to 50 obiektów stacjonarnych.